70-lecie Radia Budy w zakresie obchodów przewidzieliśmy na 3 dni. Wczoraj, czwartek, dzisiaj, piątek i jeszcze jutro, sobota. Zaczęliśmy od festynu Radia Budy i od rozstrzygnięcia konkursu na temat Radia Budy i miasta Dzierżoniowa, rozwoju, powiązania tych dwóch instytucji. To było w czwartek. Natomiast dzisiaj mamy kilka imprez równolegle, prawie. Mianowicie tak, oczywiście zaczęliśmy od mszy świętej w kościele razem z absolwentami. Później odsłoniliśmy tablicę pamiątkową pamiętającą pierwszego organizatora i dyrektora szkoły, pana Józefa Buczyłko. Oficjalna ceremonia 70-lecia odbyła się w Kinoteatrze. Z kolei następna impreza to otworzenie prac artysty naszego absolwenta, pana profesora Zygmunta Rafała Stręta, w której akurat teraz jesteśmy. Czeka nas jeszcze oczywiście bankiet w ramach zjazdu i w jutrzejszym dniu dwie imprezy. Mianowicie pierwsza to są spotkania absolwentów z nauczycielami, opiekunami, wychowawcami w szkole, a w godzinach popołudniowych w ośrodku OSIR mamy spotkanie plenerowe. Jeśli chodzi o przebieg uroczystości, to oczywiście poza standardowymi, że tak powiem, częściami, to było dla nas bardzo miłą niespodzianką, że kapituła medalu zasłużony dla miasta Dzierżoniowa postanowiła przyznać szkole taki medal. Odebraliśmy go z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta. To jest dla nas bardzo duże odznaczenie i bardzo duży zaszczyt, jako że cały czas szkoła od początku swojego istnienia po dzisiejsze czasy chciała być i nadal będzie szkołą zawodową i powiązaną z przemysłem. Kiedyś to były zakłady radiowe Diora, spółka akcyjna Diora, a teraz jest lokalny przemysł zgromadzony w strefie. Prowadzimy z tymi firmami rozmowy. Chcemy jak najbardziej dostosować umiejętności naszych absolwentów do potrzeb tych firm, a również upatrujemy w tych rozmowach i wyszukujemy takie elementy, które mówią o tym, jak zawody się będą zmieniać, w którą stronę pójdzie rozwój przemysłu i jakich absolwentów, jakie zawody musimy w kolejnych latach uruchomić, żeby te potrzeby zaspokoić.